Hej, dziś recenzja Cheddar Beefa z KFC i chciałem powiedzieć, że to jest słaby burger, nie wygląda tak jak na reklamie i oceniam go na skali od 1 do 10 na trójkę i to tylko dlatego, że jest smaczne mięso. Poza tym brak dodatków, czyli bardzo mało sałaty. W ogóle nie ma tyle sałaty co na reklamie. Pomidory niesmaczne, jaki słaby gatunek. Bekon zimny, niewysmażony. Także beznadziejnie smakuje bekon. Ser nieroztopiony, taką dostałem bułkę, tak jak na reklamie wygląda, że ser był nieroztopiony. Po prostu był położony na mięso i od razu podane, a to chwilę powinno poleżeć, żeby zdążyło się roztopić. Smak sosu niewyczuwalny. Smak podobno miał być serowy w małej ilości. Do tego bułka, wielka buła, która jest najsłabsza w tym wszystkim i jest niesmaczna, po prostu wygląda jak wielka buła bez smaku. I to wszystko daje bardzo słabą jakość tego burgera. Niewątpliwie najlepszym burgerem w Burger King i w ogóle na rynku, jaki jest sprzedawany, to jest Burger King, najlepiej XXL. I to jest najlepszy burger, który jest sprzedawany na rynku. Bardzo słaby ten burger, kosztuje aż 22 zł, to zdecydowanie za dużo, jak za tego burgera powinien kosztować tyle co Burger King, znaczy tak, i w granicach 17 zł, bo na pewno nie jest wart tej ceny i zdecydowanie jest o smak jest dużo gorszy niż właśnie Burger King z sosem a la Big Mac. Zdecydowanie lepiej się prezentuje niż ten burger. Brak w burgerze tym cebuli też świadczy o tym, że no firma nie wie, co lubią Polacy, bo jeżeli jemy mięso, to wołowinę, to powinna być cebula, choćby w małych ilościach, ale powinna być, bo ona dodaje smaku. Natomiast niewysmażony zimny bekon podany z zimnym serem i sosem, który nie ma smaku, to jest bułką wielką bez smaku, to jest tragedia normalnie. Także nie polecam, jak ktoś zje, no to zje, bo to mięso jest smaczne i można zjeść, najeść się takim burgerem, ale jeżeli ma już kupić kanapkę w Burger Kingu, to zdecydowanie polecam inne kanapki, na przykład Burger Kinga właśnie, o którym mówiłem, który według mnie jest najlepszy, ewentualnie spróbować jakichś innych rzeczy, bo ta kanapka jest najdroższa, no ale nie jest najsmaczniejsza, jest zaledwie słaba truja. Do usłyszenia, hej, czekam na wasze komentarze.